młodzi ludzie, żeby chcieli tutaj mieszkać i zostawać, jak również studiować na Uniwersytecie Opolskim, który świętuje 30-lecie swojego istnienia, czy też Politechniki Opolskiej, potrzebują jakiejś oferty kulturalnej. Mówimy bardzo szumnie i mocno w Opole festiwalem polskiej piosenki. Witamy w Opolu. Stwórzmy naprawdę biuro festiwalowe, opolskie festiwalowe albo festiwalowe Opole, ponieważ oprócz tego, że mamy Festiwal Polskiej Piosenki, który tak naprawdę nie powinien być jednodniowym eventem, tylko się powinny odbywać imprezy każdego dnia przez 365 dni w roku. To jeszcze mamy Songwriters Festival, markowa impreza. Mam tutaj za sobą Romana Szczepanka, który to jest inicjatorem tej imprezy. To jest wielki festiwal markowy, międzynarodowy. Mamy Opolskie Lamy. Dzisiaj miał być Rafał Mościcki, ale jest w Katowicach. Natomiast jest tutaj z nami sercem. Jest Drumfest Wojciecha Laska. No i też jest pomysł mój, ponieważ Wrocław ma bicie rekordu w graniu na gitarze. Ja bym chciała bić rekord muzyki ulicznej, cichej muzyki ulicznej. Od razu podkreślam silent music, czyli bawimy się wszyscy w dwudniowym festiwalu w słuchawkach. Nikomu nie przeszkadzamy, ale po prostu mamy coś innowacyjnego w skali Polski.